Państwa, cieszymy się wspólnie z Panią Wójt, że spotykamy się w tak ważnym i tak wyjątkowym momencie. Po raz pierwszy od 90 paru lat, czyli istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładzyniu, zawitało do nas nowe auto. Nie używane, nie kilkunasto, nie kilkudziesięcioletnie, tylko nowe. Proszę Państwa, to jest ważne wydarzenie dla OSP w Ładzyniu na pewno, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Stanisławów na pewno, dla nas wszystkich mieszkańców zarówno Ładzynia, gminy Stanisławów, jak i okolicznych mieszkańców innych miejscowości, bo przecież sprzęt będzie wykorzystywany dla wszystkich. Przed chwilą powiedziałem, że dobrze by było, jakby stał i nie był w ogóle używany poza ćwiczeniami. I tak niech będzie przez wiele lat. Ale wiemy doskonale, że parę minut, paręnaście minut nieraz istotnym jest momentem, aby ustrzec się wielkiego pożaru, a to Ochotnicza Straż Pożarna chroni nas we wsiach, w małych miejscowościach przed tym najgorszym. Gratuluję i Arturowi. Dziękuję pani wójt za tak duże wsparcie w poszukiwaniu tych środków, w dołożeniu i wygospodarowaniu środków bardzo dużych z budżetu gminy. Gratuluję wszystkim i dziękuję, którzy uczestniczyli przez te kilka lat w pracach. Jest z nami również pan Kaim, który przecież wspierał bardzo mocno w starania nasze wspólne o tą inwestycję i nie tylko tą inwestycję. Proszę Państwa, ja chciałbym tylko powiedzieć jedno. Wspólnie z panią wójt w zeszłym roku zainicjowaliśmy bardzo duży program zainwestowania w Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Stanisławów. Ten samochód jest tylko symbolem i początkiem tego programu, który skończy się za kilka lat i jest największą inwestycją w Ochotnicze Straże Pożarne, jakie znajdziecie w całym województwie mazowieckim. Ponad 6 milionów złotych wygospodarowane przez panią wójt i zatwierdzone przez Radę Gminy to są środki przez najbliższe 8 lat, które wykorzystane zostaną przez wszystkie jednostki OSP w całej gminie do rozwoju. Bo ten samochód gdzieś musi stać i od kilku miesięcy za zgodą pani wójt trwają prace analityczne, przygotowawcze, żeby za kilkanaście miesięcy rozpocząć rozbudowę naszej remizy, tak żeby ta część bojowa remizy również była odpowiednia do dzisiejszych potrzeb i warunków. Pani wójt, poprosimy chociaż o kilka słów. Dwa słowa ode mnie. Szanowni Państwo, jestem pod ogromnym wrażeniem. Emocje widziałam wśród pań, szczególnie stojących tam, oczekujących razem ze mną na wasz przyjazd, drodzy druhowie, sięgały naprawdę szczytu. Jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni. Gratuluję druhowi Borowskiemu. Ja bardzo lubię cyferki, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o stronę ekonomiczną, to jest 838-860 zł. To jest taka kwota, która została wydatkowana na zakup tego wspaniałego wozu ratowniczo-gaśniczego. Tak, dobrze. Średniego wozu. 560 tysięcy złotych zostało pozyskane ze środków rządowych i tutaj ogromny ukłon w stronę pana Marka Kaima, a także pana Sylwestra Dąbrowskiego, wicewojewody województwa mazowieckiego. 100 tysięcy złotych nieoceniona pani marszałek samorządu województwa mazowieckiego, czyli pani Janina Ewa Orzełowska. Reszta 178-860 to już my. Czyli Kinga i reszta. Drodzy Państwo, czyli środek trwały o olbrzymiej wartości, z czego ogromnie się cieszę. Ale też, i to już nie ma kwoty, nie ma możliwości oceny tego, co wpływa i może wpłynąć na poprawę naszego bezpieczeństwa. I to jest właśnie to, co kierujemy w stosunku do Państwa. Czyli to, że podnosimy poziom naszych możliwości, dlatego że jesteśmy przy drodze numer 50, bywamy w najtrudniejszych różnych zdarzeniach i dzięki temu nasi druhowie mogą nam pomagać i służyć, bo przecież o czym mówimy? Mówimy o wiecznej służbie strażaków. Także Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia w trudnym covidowskim czasie, ale jednocześnie z takiego wzajemnego, miłego ze sobą bycia. Możemy tutaj dzisiaj razem pobyć, poświętować także, za co ogromnie dziękujemy. Dziękujemy za, bo widziałam, że już jest jakieś tam przygotowanie odnośnie strawy, co też ogromnie cieszy.
Także bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Cieszę się ogromnie z tego nowego nabytku. Niech on po prostu wam, nam, wszystkim służy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Komendant straży naszej ochotniczej gminnej, czyli zarządu gminnego, a jednocześnie również przedstawiciel OSP Wrząsa. Arku, proszę. Dzień dobry. Ja serdecznie gratuluję oczywiście jednostce ze swojej strony. Bardzo dziękuję gminie za wsparcie i wszystkim, którzy się przyczynili do pozyskania tego wozu. I oczywiście życzę wszystkim jednostkom takiego. I chciałem przekazać na prezes taki drobny upominek Słonia na szczęście, żeby zawsze doprowadzał tylu ratowników z powrotem do remizy i lub jeździ. Dziękuję.